No nie żartuj, że mi tak wypadło. Coś. Guzior. Pierwszy sygnał dzisiaj. Coś dygło. Dopiero chyba drugi sygnał albo trzeci. A tak to taka lipa. Że jak znajdę dzisiaj jakiegoś moniaka, to naprawdę będzie dobrze. Pierwszy guzik i widzę, że chyba będzie guzik z pętelką. Usnąć już. Jakiś ślad. Może wyszedł. Jest moniak. Tu jest tak jakby taka droga. I właśnie na niej znalazłem tego moniaka. Jeszcze nie wiem co to. Kopiejusza. I perelka chyba wyskoczyła. Udzwonił. Tak. Czterdziesty dziewiąty. Też króciutki. Perelka i zastrzyki. Ampułka na zastrzyki. No coś tak zaśpiewało ładnie. Jakby moniak. Byłoby nieźle. Jak polmos. To pójdziemy dalej. Co tym razem? Możliwe, że moniak jest coś. Guzior. Guzior i to może. O. Oficerski. Grenadier. Jest kurza noga. Piękny oficerski grenadier. Złocony. I byłem na tym miejscu. No, w tamtym roku tutaj łoiłem bardzo boratynki. I proszę, i wskakują jeszcze fanty. Z uszkiem. Piękny. Piękny guzior grenadiera. I już robię tu obóz. I działamy. Spójrz,
Tak płyciutko był. No z tym guziczkiem to nieźle przyfarciło. Jeszcze pozłacanego nie mam. Piękny. To już jest piękny strzał. Bardzo mało sygnałów, ale gdyby miały być takie jak guzior, to jak najbardziej. Chodzi za mną jakaś odznaka. Ale kluczysko stare. O, jest. Wyskoczyło. Chyba kolejne 2 grosze. Tak. 2 grosze. Międzywojnie. Mam kolejny sygnalik. No bo już trochę czasu minęło. Widzę sreberko, widzę sreberko. Tylko nie wiem, co. Prusak. 24 talara. Ale piękno. No wreszcie. Wreszcie sreberko. Jest moniak. I zadziało się teraz, bo ta jedna schła i to chyba jest małe sreberko. Chyba też prusak. Tutaj przed momentem trafiłem 1 grosz 1811 Księstwo Warszawskie, a tutaj taki zryciuszek, nie wiem czy to czasami też nie jest 1 grosz, tylko albo miedź krajowa, albo kongresówka, może 1839, nie wiem, w domku się zobaczy. No ten grosik dosyć ładny i to mnie zastanawia. W promieniu tak 10 metrów te 3 sztuki. Śmieci strasznie dużo. Tam jakaś ośka od roweru, widelec tak zwany.
Zobaczymy, co tutaj wyskoczy. Pormosisko znowu. No, chyba już. No, ale spójrzcie, śmieci od groma, słoiki, szkło. Ale właśnie w takich miejscach się wyciąga takie fanty jak guzik grenadiera złocony. Tego fanta już chyba dzisiaj nic nie przebije. No, wystarczy już tego dobrego. Dzisiaj piękne trafienie. Monet dużo. Dwie dwójeczki międzywojnie, bardzo ładne. Jest sreberko. Trochę PRL-ki. Ale najważniejsze, co jest, to jest, uwaga, sprawdziłem teraz, sygnowany guzik grenadiera. Mało tego, pozłacany. Teraz ładnie widać. Piękny. Najlepszy strzał. Magiczne miejsce znowu dało piękny fant, bo zamieniłbym wszystkie te moniaki za jeszcze jeden taki guzik. A najlepsze jest to, że jest, tak jak powiedziałem, i z uszkiem, i sygnowany. Dodatkowo sreberko, kilka miedziaczków. Super. Dla mnie wypadł bomba. Wiadomo, trzeba tu wrócić. Jeśli się film podobał, komentuj, zostaw łapkę. I do następnego filmu. Kurde, nie mogę się nacieszyć nim. Jest piękny. I jest sygnowany. Delikatnie jest dygnięty zębem czasu, ale jest sygnaturka. Są złocenia. Siemanko.